Cześć! Kolejny miesiąc, zatem kolejna kartka z kalendarza. W dzisiejszym odcinku nie będzie nadmorskich klifów ani antycznych budowli. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Stratford-upon-Avon, gdzie zobaczymy dom należący niegdyś do Anne Hathaway. Zapraszam! Dobra, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu, jednak zanim wejdziemy do środka, chciałbym przybliżyć wam nieco postać samej Anne Hathaway. Otóż wielu z was kojarzy pewnie to nazwisko z osobą, która wcielała się w postać legendarnej kobiety kot. Jednak to zupełnie nie ta osoba. Kobieta, której dom będziemy dzisiaj zwiedzać, żyła kilkaset lat wcześniej i była żoną Szekspira. Powodzenie całego projektu stoi pod wielkim znakiem zapytania, gdyż wyczytałem przed chwilą w internecie, że prawdopodobnie w środku nie można filmować, więc albo będę filmował z partyzanta, albo po prostu zobaczycie tylko zdjęcie z ogrodu, po które tu przyjechaliśmy. Niektóre źródła podają, że małżeństwo Anne Hathaway i Williama Szekspira nie było zbyt udane. Podobno młody Szekspir, mając zaledwie 18 lat, poślubił 26-letnią wtedy Anne Hathaway, ponieważ była ona w ciąży. Było to zatem małżeństwo z rozsądku, do którego zmuszony został przez rodzinę panny młodej. William Szekspir większość swojego życia pracował w Londynie, podczas gdy Anne pozostawała w Stratford. Anne Hathaway Cottage nie przypomina raczej swoimi rozmiarami wiejskiej chaty. Jest to 12-pokojowa posiadłość z rozległym ogrodem i sadem. Jak powiedziała nam przemiła pani przewodnik, rodzina Hathawayów mieszkała tu przez 400 lat. To naprawdę imponujące. Znaleźliśmy wreszcie to, po co tu przyjechaliśmy. Jesteśmy w miejscu, w którym wykonane było zdjęcie z kalendarza. Całkiem fajna miejscówka, żeby sobie posiedzieć. Skończyliśmy właśnie zwiedzać dom Anne Hathaway, ale to nie koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Dowiedzieliśmy się, że w pobliżu jest farma motyli i wybieramy się właśnie tam. Tylko strzecha. Myślisz, że ona była przykryta tam taką jakby siatką zawsze, czy teraz ją przykryli? Przykryli. Dotarliśmy właśnie na miejsce, ale chyba ze względu na pogodę, która jest dzisiaj bardzo piękna, jest tutaj niewyobrażalna masa ludzi, ale mimo wszystko spróbujemy wbić się do środka i zobaczyć, co tam się dzieje. Lecimy. Niestety napotkaliśmy na małą przeszkodę. Nie ma już miejsc, nie ma biletów, nie da się tam dostać. Do tego
him legs before. Zmieniamy miejscówkę. Niestety nie udało nam się dostać na farmę motyli z powodu braku biletów. Tym razem piękna pogoda pokrzyżowała nam plany, ponieważ zwaliło się tu zbyt dużo ludzi. Dlatego przejdziemy się trochę w parku nad rzeką w Stratford. To już niestety koniec naszej dzisiejszej wyprawy. Stratford upon Avon opuszczamy bogaci o nowe wspomnienia i zadowoleni z zaliczenia kolejnego etapu naszego 12-miesięcznego wyzwania. Przed nami kolejne 9 podróży w 9 całkowicie różnych od siebie miejsc, dlatego nie spoczywamy na laurach i już dziś przygotowujemy się na kolejne wyzwania. Do zobaczenia wkrótce.